Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na poniedziałek, niechętny świadek. W pierwszym rozdziale Księgi Jonasza czytamy, iż Pan pragnął przerwać ucieczkę proroka, więc wywołał potężną burzę, która zagroziła statkowi. Żeglarze wołali do swoich bogów o ratunek. Burza była tak gwałtowna, iż doszli do wniosku, że ktoś musiał wywołać gniew bogów. Zarządzili losowanie, bo by wskazało tego członka załogi i każdy pasażer statku umieścił w naczyniu oznaczony kamień lub kawałek drewna. Następnie naczynie potrząsnięto dopóki nie wypadł z niego któryś z oznaczonych przedmiotów. W ten sposób los padł na Jonasza, który przyznał się do swojego grzechu i sam nalegał na żeglarzy, by wrzucili go do morza. Historia ta jest niecodzienna, gdyż opisuje pogańskich żeglarzy jako ludzi działających w sposób prawy, a Jonasza przedstawia w negatywnym świetle. Choć żeglarze byli bogochwalcami, okazali szacunek Bogu Hebrajczyków. Okazali współczucie także słudze pańskiemu Jonaszowi, a chcąc go ocalić, postanowili dopłynąć do lądu. Ostatecznie przyznali rację prorokowi i na jego prośbę wrzucili go do morza. Gdy tylko to zrobili, morze się uspokoiło, a żeglarze złożyli ofiary Wszechmogącemu i wielbili jego imię. Jak w Księdze Jonasza, pierwszy rozdział, 9 wiersz, autor opisuje Boga, którego czci. Pierwszy rozdział, 9 wiersz. I rzekł im, jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Co istotnego jest w sposobie, w jaki prorok przedstawił Pana? Księga Objawienia, 14. rozdział i 7 wiersz, czyli poselstwo trójanielskie. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Księga Objawienia, 10 rozdział i werset 6. I poprzysiąg na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i co w nim, i ziemię i to, co na niej, i morze i to, co w nim, że to już długo nie potrwa. I Księga Izajasza, 42 rozdział, werset 5. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i jej rozpostarcie, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje nad niej ludziom tchnienie, a dech życia tym, którzy po niej chodzą. Wyznanie przez Jonasza wiary w Boga jako stwórcę morza i lądu podkreśla daremność jego próby ucieczki przed nim. Natychmiastowe uspokojenie się morza po wyrzuceniu Hebrajczyka za burtę uświadomiło żeglarzom, że Bóg, stwórca, panuje nad żywiołem. W wyniku tego żeglarze oddali chwałę Bogu. Nie żyjemy, jak długo trwa ich bojaźń. Nie wiemy, jak długo trwała ich bojaźń i cześć dla Najwyższego. Jednak niewątpliwie wiele dowiedzieli się o nim dzięki temu doświadczeniu. Nie jesteśmy w stanie pojąć wspaniałości otaczającego nas świata, przyrody, a tym bardziej tego, co wykracza poza możliwości naszego poznania i wyobraźni. Jak Stwórca przemawia do ciebie za pomocą swoich dzieł. Amen.